Jakie mogą być przyczyny, że pomimo tego, że idziesz przygotowany na badania kierowców za jazdę po alkoholu do WOMP-u, niestety psychiatra z WOMP-u czy lekarz uprawniony do badań kierowców nie chce ci tej dokumentacji uznać i pierwszą wydaje mi się jest to, że wystarczy czasami spojrzenie na człowieka, trzęsące się ręce, jakaś tam ogorzała, nabrzmiała twarz, czerwony nos, troszkę braku higieny, nie daj Boże jesteś wypity, no umarł w butach. Druga sprawa, wierz mi czy nie, często osoby takie przyznają się do picia jednego piwa w weekend, czy kilku piwek w weekend, nie uznając to piwo w ogóle za alkohol. Kolejna sprawa, przyznanie się do bycia na wszywce. Owszem, wszywka być może pomaga, natomiast samo posiadanie wszywki, samo bycie pod wpływem wszywki świadczy o tym, że masz jeszcze problem z alkoholem, którego nie rozwiązałeś. No i ostatnia sprawa na dzisiaj. Przyznanie się, że byłeś już kiedyś złapany za jazdę po alkoholu, że miałeś liczne problemy z alkoholem. Było to wprawdzie dawno, ale było. Czyli w WOMP-ie jesteś traktowany jako recydywista i masz małe szanse, że jakakolwiek dokumentacja zewnętrzna ci pomoże, jeżeli nie przejdziesz rocznej terapii uzależnień oraz udokumentujesz roczną abstynencję alkoholową lub jakąkolwiek inną. Także przykra prawda, ale nie zawsze dokumentacja od psychiatry czy od lekarza czy od terapeuty jest przydatna, jeżeli w WOMP-ie widzą, że wyglądasz nieco inaczej niż to jest napisane.